księdza Kustosza, laureata, zapraszam do mikrofonu. Szanowna wspólnoto katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, szanowni goście, pan burmistrz jest obecny wśród nas, laureat drugiej nagrody, jest też obecny pan starosta z Barka Warmińskiego, pan wójt naszej gminy, jego zastępca, jeszcze pani wójtowa, słyszałem, przybyła. I szanowni goście, jestem zaszczycony w imieniu księży i braci Marianów. Czuję się zaszczycony odbierać tę nagrodę, którą przyznała mi kapituła rejonowego oddziału Civitas Christiana w Olsztynie. Jest to nagroda dla księży Marianów, posługujących tutaj już od 1900, jak wspomniałem na początku Eucharystii, 1957 roku. Ja oczywiście jako obecny kustosz, przełożony wspólnoty, tę nagrodę odbieram, ale mam tę świadomość, że jest to nagroda, na którą zasłużyli wszyscy dotychczas tutaj posługujący kapłani, moi współbracia, którzy naprawdę włożyli wielki trud, wielki wysiłek, włożyli swoje serce w rozwój tego miejsca, w rozwój sanktuarium i w propagowanie też postaci kardynała Stefana Wyszyńskiego, tak jak ksiądz Romuald wspomniał, jego nauczania. Czujemy się zaszczyceni tą nagrodą jako zgromadzenie, jako wspólnota tutaj posługująca w stoczku klasztornym, a każda nagroda, mam tę świadomość, też nas zobowiązuje do tego, żeby jeszcze bardziej tutaj być otwartym właśnie na przybywających pielgrzymów, szerzyć kult Matki Najświętszej, troszczyć się o to wyjątkowe miejsce. Można powiedzieć, ja traktuję zawsze to miejsce jako taką relikwię. Jest to drugie miejsce uwięzienia kardynała Stefana Wyszyńskiego, które nawiedzają pielgrzymi z całej Polski i z zagranicy. Niedawno mam taki obrazek z ostatniego roku, kiedy przybyła jedna grupa, bodajże z Łomży albo z okolic Łomży. Cała grupa weszła do celi więziennej księdza prymasa i wszyscy uklęknęli. Wszyscy uklęknęli, tak jak jedno można powiedzieć, w tej grupie na kolanach, trwali w ciszy. Ja już nic nie mówiłem, bo mówię, to wszystko już mówi. Ta postawa tych pielgrzymów, kiedy weszli po tych schodach z parteru, z Izby Pamięci na pierwsze piętro i tam właśnie w celi więziennej przed tą kratą, gdzie jest, za kratą jest kaplica internowania, wszyscy uklęknęli. Ja już wtedy zamilczałem, nic nie mówiłem. Moi drodzy, cieszę się bardzo jeszcze raz, że jest ta dzisiejsza uroczystość. Tak jak mówię, no jest to wielkie wyróżnienie dla nas, ale też mamy tę świadomość, że na to wyróżnienie zapracowali wszyscy Marianie. Stoczek się zmienia, tak jak ksiądz Romuald wspomniał. Dzięki też pracy naszych współbraci, moich poprzedników. Chciałbym tutaj też wspomnieć mojego poprzednika, księdza Krzysztofa Ziaje, który tutaj był przełożonym tej wspólnoty jeszcze do niedawna, był proboszczem tej parafii. Chciałbym też wspomnieć księdza Grzegorza Drewnowskiego, który stworzył Izbę Pamięci kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ja posługiwałem wtedy w Lycheńskim Sanktuarium i też go troszkę w tym wspierałem materialnie, ponieważ Stoczek jest jedną z uboższych naszych placówek księży Marianów, dlatego wymaga też wsparcia materialnego. Ale moi drodzy, ja mówię sam, jestem pełen podziwu dla moich współbraci, poprzedników, że pracując tutaj w tak ubogim rejonie, w tak ubogiej rzeczywistości, posługując się tak ubogimi, skromnymi środkami, przez te ostatnie lata udało się naprawdę dokonać rzeczy po ludzku niemożliwych. Udało się odnowić całą elewację klasztoru, bazyliki. Udało się księdzu Ryszardowi Kukiełce świętej pamięci, też Marianin, na nowo położyć więźbę dachową, położyć dach piękny, jest taki jednolity teraz dach.
Ksiądz Grzegorz Drędgowski odnowił jeszcze ogród barokowy, urządził Izbę Pamięci kardynała Stefana Wyszyńskiego, odnowił jedno skrzydło krużganków, możemy tam pójść zobaczyć, jak pięknie wyglądają. Wygląda to skrzydło. Odnowił też ołtarz, teraz tutaj w Bazylice w Głównej Nawie jest odnowiona też balustrada, odnowiona kuchnia klasztorna. Także moi drodzy, to wszystko, co dzisiaj możemy podziwiać, oglądać, o czym wspomniał też ksiądz Romuald, jest zasługą nie moją, ale współbraci Marianów. Ja tam też jakiś tam udział człowiek ma, prawda, bo jestem tutaj trzeci rok, ale staram się, żeby tego nie zepsuć, a kontynuować to, co rozpoczęli moi poprzednicy. Staramy się też, jako księża Marianie, propagować postać, nauczanie sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego i te wartości, które były jemu bliskie i nam są bliskie. Kiedy przyjeżdżają pielgrzymi, kiedy oprowadzamy po sanktuarium, zawsze idziemy z pielgrzymami do celi więziennej kardynała Stefana Wyszyńskiego, do kaplicy więziennej, do Izby Pamięci. Staramy się wydawać też publikacje poświęcone kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Dzisiaj zaprezentuję tę powieść na koniec dzisiejszego naszego spotkania, dzisiejszej uroczystości. Zaprezentuję też płytę multimedialną, gdzie jest również informacja o celi więziennej i Izbie Pamięci kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jeszcze raz dziękuję wszystkim przybyłym na dzisiejszą uroczystość, a w sposób szczególny dziękuję rejonowemu oddziałowi Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana za tę nagrodę, którą otrzymaliśmy jako księża Marianie posługujący tutaj w Stoczkowskim Sanktuarium i za docenienie naszej tutaj pracy, naszego zaangażowania na rzecz propagowania postaci Wielkiego Prymasa Tysiąclecia i jego nauczania. Wszystkim składam serdeczne zapłać. Bardzo dziękujemy.